Wiecie, co to jest? No oczywiście, że wiecie. To jest mój paznokieć. Dokładnie ten. Byłam Cały tak szczęśliwa robiąc te paznokcie, bo po pół roku nienoszenia paznokcia właśnie na tym palcu zrobiłam sobie pierwszy raz paznokcie, bo mi odrósł, dlatego że pół roku temu oderwałam go całego, zszedł mi cały mój paznokieć realny. Masakra. No i dzisiaj odpadł mi cały i to chyba jeszcze nie był jego czas. Dajcie proszę Ale znać, co? jeśli mieliście taką sytuację, że Przedłużenie? zszedł wam cały paznokieć. Ile trwało u was, aż on się całkiem odnowił i można było zrobić na nim żel? Tu jest taka onycholiza, to nie można na to żadnej stylizacji nałożyć. To musi, kochani, zobaczyć dermatolog. No nie dziwota, że to całe odpadło. Nie można, jeżeli macie coś takiego na palcu, na paznokciu, to już nawet wygląda jak coś grubszego niż onycholiza, to musi widzieć lekarz, to musi stwierdzić, co to tam się dzieje, musisz postępować według jego wskazówek lekarza, co z tym zrobić, może jakąś kurację trzeba zastosować, może jakiś podologa, czyszczenie czy coś. Absolutnie tak nie można, tu widać, że całą skórę masz pozalewaną tymi żelami, więc ktoś ci bardzo źle robi te paznokcie, nie wiem, czy sama czasem ich nie robisz. Jest bardzo źle, ty możesz cały paznokieć stracić, a czasami niektórzy nawet opuszki tracą, kiedy coś takiego robią, więc czy to jest warto tak to zostawić i czekać, aż palec ci odpadnie? Czy lepiej iść może tego doktora, wyleczyć i cieszyć się później fajnym pazurem wykonanym na zdrowej płytce paznokciowej? I nie słuchaj żadnych specjalistek z internetu, bo one nie wiedzą, co ci się tam z paznokciem dzieje. Żadna baba z internetów, w tym ja, nie powie ci, co masz robić. Lekarz jest od tego, a nie jakieś baby z internetów. Na litość boską.